z Rzeszowa. Pan poseł Wiesław Burza zaprosił Państwa. Witamy razem z opiekunami. Bardzo proszę, panie premierze. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Dzisiaj ważne głosowanie, dlatego chciałbym dzisiaj Wysokiej Izbie przedstawić, kto i dlaczego broni racji stanu, a kto i poprzez jakie działania szkodzi Polsce de facto. I chciałbym poruszyć to w czterech takich ważnych punktach, myślę, że ważnych dla wszystkich tutaj na tej sali. Powiem o sankcjach na ropę i węgiel i tym, co robimy, aby Polacy nie musieli płacić tak drogo za nośniki energii. Powiem o inflacji, powiem o Krajowym Programie Odbudowy oczywiście i o Ukrainie. Na początek krótko bardzo o Ukrainie. Szanowni Państwo, Polska przeżywa Festiwal Solidarności po raz drugi. O Polsce dawno nie mówiono tak dobrze i to we wszystkich językach świata. Dzisiaj organizujemy dostawy broni, dzisiaj pomagamy humanitarnie, dzisiaj pomagamy uchodźcom. Dzisiaj jesteśmy kluczowym elementem całej logistyki na Ukrainie czy do Ukrainy płynącej, a także aranżujemy proces sankcji, organizujemy proces sankcji. I rzeczywiście za to wszystko, przede wszystkim za wspaniałe przyjęcie Ukraińców w Polsce, chciałbym w pas się pokłonić naszym rodakom. Dziękujemy wszystkim naszym rodakom. Nad Polską zawisła czarna ruska chmura i dzisiaj, Wysoka Izbo, jest taki czas, że musimy ze sobą jak najbliżej współpracować, także przy tym bardzo ważnym głosowaniu, które jest przed nami. I potrzebujemy tej jedności. Dzisiaj też można powiedzieć, że Polska jest na ustach całego świata. Rzeczywiście, jak rozmawiam z przywódcami z całego świata, to tak właśnie jest. Mógłbym ten pierwszy punkt podsumować swoimi słowami, ale podsumuję słowami pana przewodniczącego Schetyny. Polska jest na pierwszej linii frontu w pomocy humanitarnej, Polska jest na pierwszej linii polityki i Polska jest na pierwszej linii w staraniu o sankcje. Dziękujemy, panie przewodniczący. Zgadzam się w pełni z takim podejściem. Szanowni państwo, teraz punkt drugi. Punkt drugi, Krajowy Program Odbudowy. Otóż jest to program, który po pandemii ma pomóc krajom członkowskim wyjść z zapaści gospodarczej. Pamiętamy te recesje, które były wszędzie, pamiętamy kłopoty na rynkach pracy. My sobie z tym inaczej poradziliśmy, ale było tego bardzo dużo w Europie. Co jest dzisiaj Polsce najbardziej potrzebne? Dzisiaj w dobie zbliżającego się na horyzoncie kryzysu globalnego, problemów z łańcuchami dostaw, z łańcuchami produkcji, Polsce potrzebne są inwestycje i to najlepiej inwestycje z grantów. Polsce potrzebna jest promocja eksportu, Polsce potrzebne są oszczędności i wszystkie te elementy zabezpiecza również Krajowy Program Odbudowy. We wszystkich tych elementach on jest ważny, jak również w tym, co poruszę w punkcie trzecim, czyli w kontekście inflacji. A więc mamy program, który na ten czas jest niezbędny i dlatego głosowanie za nim uważam za bardzo ważne. Ja wiem, że Platforma Obywatelska chciałaby zapewne, aby tam był jeden kamień milowy, taki, który by dawał wam gwarancję powrotu do władzy Platformy Obywatelskiej. Ale powiem, szanowni państwo, że to nie byłby dobry kamień milowy. To byłby kamień młyński, taki, który Polska miałaby przy szyi i nie daj Panie Boże, żeby coś takiego się nam przytrafiło. Niedoczekanie. Szanowni państwo, po długich rozmowach, zbyt długo to trwających, blisko rok, bo już rok temu powinny być one zamknięte, dyskutowaliśmy o różnych kwestiach związanych z Krajowym Programem Odbudowy. Za chwilę jeszcze o tym powiem.
Tak samo powiem o fake newsach, które próbujecie rozszerzać, ale najwięcej czasu, właściwie 100% czasu, prawie 100% czasu poświęciliśmy tak zwanej reformie wymiaru sprawiedliwości, którą i tak planowaliśmy od dłuższego czasu, tak zwanej z punktu widzenia Unii Europejskiej i problemów z tak zwaną praworządnością. Otóż, szanowni państwo, tak. W Polsce są problemy z praworządnością, ale właśnie ze względu na to, że nie ma równego traktowania obywateli przez sądy. Także dzisiaj. Dlatego jest potrzebna reforma. A przede wszystkim praworządności nie było w czasach waszych rządów. I niech ten głos też usłyszy Bruksela. Czy pamiętacie regułę Neumanna? Sąd zasądzi tak, jak Platforma sobie życzy. Albo pamiętacie regułę Milewskiego? Będzie sądził ten sędzia, którego wybierze ktoś z kancelarii premiera. Albo reguła Pietrzkowskiego, nie mówiąc już o strzelaniu do górników, albo o brutalnej akcji Widelec. Taka była praworządność w waszych czasach. Ale szanowni państwo, my nie ustępujemy przed Komisją Europejską. My wypracowujemy to, co i tak zamierzaliśmy zrobić, między innymi zmiany w Izbie Dyscyplinarnej. My nie jesteśmy traktowani tak przez Unię Europejską, jak do tej pory, do waszych rządów, dawniej to bywało, czyli jak niepiękna panna na wydaniu, albo gorzej, jak Rafał Trzaskowski traktuje kobiety. My jesteśmy... Nie, tu proszę nie klaskać, to naprawdę nie ma tutaj, tylko należy się nad tym ze smutkiem pochylić. My, szanowni państwo, jesteśmy dumnym krajem i dlatego negocjowaliśmy jako równy z równym. I wynegocjowaliśmy jako taki kompromis. Myślę, że kompromis jest czymś, co obie strony ustępują i tak się właśnie stało w naszej sytuacji. Mogę też powiedzieć, że rzeczywiście to trwało miesiącami, była to mitręga, mnóstwo dokumentów. Czasami się zastanawiam, po co tyle tych dokumentów jest tworzonych. I tak, zaraz przejdę do tego. Czasami się zastanawiam, szanowni państwo, dlaczego tyle tej biurokracji? Proszę państwa. Myślę, że... Proszę, panie premierze, szczególnie was zainteresuje. Otóż są tam urzędnicy, tacy jak Donald Tusk, którzy brali ogromne pieniądze za to, że był w Brukseli. Tak, i szanowni państwo, właśnie za co on brał te pieniądze? Chyba za działanie na szkodę Polski, niestety. Panie premierze. Szanowni państwo, ja wiem, że was boli i dręczy. Zaraz powiem i o tym. Szanowni państwo, ja wiem, że was boli i dręczy to, że ja zostawiłem za sobą złote trony i 100 albo więcej milionów złotych. Zostawiłem to wszystko dla służby publicznej. A wasz lider zostawił zaszczytną funkcję premiera dla kasy w Brukseli i pojechał do Brukseli. Zostawił was, przyczynił się do waszej klęski. Chcecie usłyszeć o obligacjach? Szanowni państwo, otóż tak, skoro sam namawiam od dłuższego czasu, nakłaniam Polaków, nie od wczoraj, nakłaniam od wielu miesięcy, od wielu lat do tego, aby inwestować, aby kupować polskie obligacje. Namawiam do tego Polaków, ponieważ jest to inwestycja transparentna, bezpieczna dla wszystkich i propaństwowa. To chyba, jeśli sam robię to, do czego namawiam, to dobrze, jeśli za moimi słowami idą czyny. Czyż nie tak? Gdybym tego nie zrobił, jestem przekonany, że krzyczelibyście, że trzymam pieniądze na depozytach i lokatach w tych strasznych bankach. Tak to już z wami jest, przyzwyczaiłem się do tego. Ale jeszcze jedno, szanowni państwo, chciałbym też powiedzieć, ponieważ widzę tutaj zainteresowanie z tej strony sali, że
mniej więcej 10 do 30 tysięcy złotych średnio miesięcznie przeznaczam na różne działania charytatywne, na wspieranie różnych domów dziecka, na wspieranie warsztatów terapii zajęciowej, na kolonie, na wyjazdy dzieci w różne miejsca w Polsce i na Litwę. Także wspieram osoby z niepełnosprawnościami i od niedawna otaczam opieką również kilkanaście rodzin z Ukrainy po to, żeby się jak najszybciej zasymilowały w Polsce. Ale wracam do KPO po tej krótkiej dygresji. Otóż KPO, szanowni państwo, to jest program dla wszystkich krajów Unii Europejskiej i zawiera kamienie milowe, wskaźniki w liczbie dla całej Unii Europejskiej około 5200. Włosi mają ich ponad 500, Rumunia ponad 500 tych wskaźników, tych kamieni. Hiszpania ponad 400, 4 razy mniejsza od nas Portugalia ponad 300, my mamy 283. No i co z tego? Ogromna większość z tych kamieni milowych jest i tak ujętych w już istniejących dyrektywach albo tych, które są procedowane. Ogromna większość z nich służy naszym interesom, jest w naszym interesie, jest dobra dla nas lub neutralna. Śmiem twierdzić, że po prostu z wyjątkiem tych, które twardo negocjowaliśmy związane z reformą wymiaru sprawiedliwości, po prostu wszystkie. I trzeba o tym wiedzieć, za chwilę powiem o tych fake newsach, na których się koncentrujecie, bo dzisiaj jest ważne głosowanie. Dzisiaj jest ważne głosowanie, gdzie, szanowni państwo, drodzy rodacy, Platforma Obywatelska chce głosować przeciw Krajowemu Programowi Odbudowy, przeciw pieniądzom dla Polaków. To przynajmniej, drodzy rodacy, przynajmniej będziemy wiedzieli, komu trzeba podziękować za to, że te pieniądze cały czas do nas nie docierają, albo że jest jakaś zwłoka. Bo można zastanowić się, kiedy one do nas wpłyną. Nie wiem tego dokładnie, liczę na to, że będzie to na przełomie tego i przyszłego roku. Podobnie jak w miarę szybko zaakceptowana umowa partnerstwa, też rzeczywiście na to liczę. To są ważne środki w wychodzeniu z kryzysu. Ale, drodzy rodacy, patrzcie, co mówi Platforma Obywatelska i opozycja na różnych forach międzynarodowych, w tych europejskich trybunałach i mównicach. Bo dzisiaj chcą zakrzyczeć to, że będą głosować przeciwko Krajowemu Programowi Odbudowy. To wielki błąd. To jest wielki błąd, który mógłby bardzo dużo Polskę kosztować. Szanowni państwo, mamy dzisiaj do czynienia z taką sytuacją, że to nie żart. Na forum europejskim partie opozycyjne w Parlamencie Europejskim i nie tylko namawiają Komisję Europejską do sankcji na Polskę. To nie jest żart, to jest rzeczywiście wstyd. Trudno wam wspierać sankcje na Rosję, ale stawiacie się za sankcjami na Polskę. To jest rzeczywiście skandal. Ja, szanowni państwo, jak słyszę takie wypowiedzi jak pana wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej parę dni temu, jak była przewodnicząca komisji, on powiedział, że ma nadzieję na to, że będą kolejne warunki i że on jest w dobrej myśli, że będą kolejne warunki narzucane przez Komisję Europejską. Niesamowite. Czy wy to rozumiecie? Szanowni państwo, jak słyszę takie rzeczy, to ja się zastanawiam, czy to jest jeszcze polska opozycja, czy to jest opozycja wobec Polski. Niestety, tak należy na to popatrzeć. Szanowni państwo, dlatego dziś w tym ważnym głosowaniu trzeba odpowiedzieć sobie na te podstawowe pytania, czemu i co służy, przede wszystkim, co służy Polsce. Czy Polsce służy traktowanie projektu Nord Stream 2 jako projekt biznesowy? Czy służy Polsce raczej budowanie gazociągu do Norwegii, bałtyckiego gazociągu? Czy Polsce służy budowanie zapory na Białoruś po to, aby nie było prowokacji ze strony Łukaszenki i Putina? Czy służy bieganie z reklamówką, obrażanie funkcjonariuszy i opowiadanie, że wpuścimy tutaj wszystkich? Czy Polsce służy, szanowni państwo, na przykład przekop Mierzei Wiślanej, czy tak jak wy mówiliście, że co powie na to Rosja? Tak się należy zastanawiać.
To jest to podstawowe pytanie. Co Polsce służy? I niech sobie wszyscy na to dzisiaj odpowiedzą. Szanowni Państwo, trzeci punkt. Inflacja. Inflacja jest dzisiaj problemem w całym świecie. I nie ma co szukać wroga wewnątrz. Mamy jednego przeciwnika. Jest nim Putin, jest nim Kreml, jest nim straszna wojna wywołana przez niego. Jest putinflacja, którą spowodował. Dlatego jak był kryzys pandemii, zrobiliśmy tarczę antykryzysową. Zadziałała. Jak był kryzys, początki kryzysu inflacyjnego, wdrożyliśmy tarczę inflacyjną, która częściowo również zadziałała. Ale potem rozpoczęła się wojna i kryzys na skalę globalną. Dlatego wdrażamy sukcesywnie już którąś część tarczy antyputinowskiej. I oczywiście, aby ona również zadziałała, potrzebujemy szybkich działań. Potrzebujemy konfiskaty majątków oligarchów rosyjskich, Federacji Rosyjskiej, tego, co nie chcecie poprzeć. I dlatego, szanowni państwo, w tych działaniach antyinflacyjnych kluczowa jest także wiarygodność, bo polityka musi polegać na dotrzymywaniu umów. I popatrzcie, co zrobiliśmy my. Także po to, aby obniżyć inflację. A więc po pierwsze, panie pośle, upominam pana po raz pierwszy. Po raz pierwszy. Czy panie premierze? A więc po pierwsze, obiecaliśmy zerowy VAT na żywność, co jest działaniem także zapobiegającym skutkom inflacji. Zostawia pieniądze w kieszeniach Polaków. I wdrożyliśmy. Obiecaliśmy 13, 14 emeryturę. Są. Obniżyliśmy podatek z 18 na 17. Zrobione. Z 17 na 12 od 1 lipca będzie zrobione. Jedna z najwyższych kwot wolnych od podatku do 30 tysięcy złotych. Zrobione. Dopłaty do nawozów. Zrobione. Obniżka VAT na paliwo, a po to, żeby inflacja tak nie bolała. Zrobiona. Do 8% bez zgody Unii Europejskiej. Obniżka VAT i akcyzy na energię elektryczną, na ciepło, na paliwo, na węgiel. To wszystko zrobione. To jest wiarygodność. To jest dotrzymywanie umów. A po waszej stronie miała być obniżka PIT, a wyszedł z tego podniesiony VAT do 23%. Miały być oszczędności, a wyszedł zabór OFE. I jeszcze Tusk niedawno mówił, że zrobiłby to samo. Zabierze drugą część OFE. Tak, skandal. Miała być, szanowni państwo, dobra polityka senioralna, a wyszła podwyżka wieku emerytalnego. Przymus szkolny dla sześciolatków to też wasze zadanie, też wasze działanie. I podniesienie ZUS-u w ich czasach. O tym zapominamy. W 2012 roku z 6% na 8% podnieśli ZUS. Ale kto obniżył ten ZUS? Otóż rząd pana premiera Jarosława Kaczyńskiego z 13% na 6%, a wy z 6% na 8%. To są nasze działania, które mają zapobiegać skutkom inflacji. To są nasze działania antyinflacyjne. Walczymy z inflacją tak, jak walczy cała Europa. Jest to jasne dla wszystkich, że inflacja jest dzisiaj wielkim problemem. Wielkim społecznym i gospodarczym problemem. Dla wszystkich rodzin. Dla wszystkich rodzin, nie tylko w Polsce. Wie o tym prezydent Biden, prezydent Macron, premier Johnson, kanclerz Scholz, premier Republiki Czeskiej, prezydent Litwy. Tylko jakoś Platforma Obywatelska nie wie o tym. Bo tu uprawia się goebbelsowską politykę, że kłamstwo powtarzone 100 razy staje się prawdą. To próbują zrobić. To właśnie próbują zrobić. Dziękuję. Szanowni Państwo, ale też w takim czasie
jak ten, prócz walki z inflacją, przejdę do ostatniego punktu, do czwartego punktu. Czwarty punkt to, co chcemy zrobić, aby złagodzić ból Polaków związany z wysokimi cenami węgla, z wysokimi cenami paliw. Co zrobić, żeby ulżyć Polakom w tym zakresie, co już zrobiliśmy i co chcemy zrobić. O tym teraz w tej czwartej mojej części chcę powiedzieć. Otóż po pierwsze prowadzimy program zakupu węgla i zwiększenia wydobycia węgla w polskich kopalniach. Bo owszem, Polska jest w awangardzie organizacji procesu sankcji na Rosję po to, żeby skutecznie walczyć o suwerenność Ukrainy. To jest potrzebne. Ale to, zdajemy sobie z tego sprawę, dotyczy bardzo mocno polskich rodzin. I dlatego, żeby temu zapobiegać, chcemy w momencie, jak rozpoczną się zakupy na sezon grzewczy jesienno-zimowy, chcemy, żeby cena była taka, jaka była przed gwałtowną zwyżką węgla związaną z nałożonym embargo na Rosję. I zrobimy to. I pracujemy dzisiaj nie tylko nad zakupami, ale także nad mechanizmami dystrybucji po to, żeby ominąć łańcuszek pośredników, po to, żeby nie zarabiali na tym pośrednicy, tylko po prostu, żeby Polacy mieli jak najtańszy węgiel. To jest druga rzecz. Trzecia, szanowni państwo, wiem, jak bardzo boli Polaków drogie paliwo i wiem, że argument, iż jest ono jedno z najtańszych, jeśli nie najtańszych w Europie, mało kogo tak naprawdę głęboko obchodzi, choć myślę, że warto gdzieś tam w głowie trzymać również i ten argument. Dlatego powiem o tym, co już zrobiliśmy. Obniżenie VAT na paliwo kosztem około 7 miliardów złotych dla budżetu. A wy się dziwicie, że ciągle ten budżet daje sobie radę, prawda? To was boli, to was męczy. Nie? Obniżenie z 23 do 8% zostawi około 7 miliardów złotych w kieszeniach Polaków. Ale tak, paliwo cały czas jest za drogie. Będziemy starali się robić wszystko, aby było jak najtańsze. Także poprzez umocnienie złotówki. A co umacnia złotówkę? Krajowy Program Odbudowy umacnia złotówkę i nasza polityka fiskalna, nasza polityka regulacyjna umacniają złotówkę. To jest jedna kompleksowa polityka makroekonomiczna. Spójna, logiczna i dobra dla Polaków. Co jeszcze zrobiliśmy, szanowni państwo, aby ulżyć Polakom, aby zostawić więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków? Otóż obniżka podatku PIT do 12%. Od 1 lipca jest gigantyczną obniżką, około 15 miliardów złotych pozostanie w kieszeniach Polaków. I to po 18 miliardach, które od początku roku zostały w kieszeniach Polaków, a więc w roku całym, średniorocznie, będzie to około 33 miliardy złotych. Pewnie, że cały czas bolą te ceny w sklepach, bolą Polaków, ale pomyślcie, szanowni państwo, co byłoby, gdyby nie te proobywatelskie, prospołeczne działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dalej, wśród różnych cen nośników energii bardzo ważne jest ciepło. I tutaj nasz program, który przygotowujemy na jesień, obejmie również spółdzielnie, obejmie również tych, którzy dzisiaj ze względu albo na zbyt dużą liczbę pośredników, albo inne mechanizmy, cały czas płacą za wysokie ceny i nie działają na rynku komercyjnym. Bo rynek komercyjny to jedno, a działania społeczne to inne, to jest druga sprawa i my zrobimy wszystko, aby ulżyć Polakom w tym zakresie. I szanowni państwo, trzeba kończąc zapytać się, komu Polacy mogą zaufać? Czy tym, którzy mylili się, gubili, kluczyli w najważniejszych, strategicznych sprawach w odniesieniu co do Rosji, co do Niemiec i ich polityki gazowej, co do wszystkiego tego, co dotyczyło polityki europejskiej surowcowej, co do zagrożenia ruskiego, czyli tą stronę. Czy można zaufać takim ludziom, którzy mylili się w tych zasadniczych sprawach? Którzy uważali, że Nord Stream 2
to projekt biznesowy, a rosyjscy inwestorzy, tak Tusk mówił, no to są normalni inwestorzy, nie można ich traktować jako jakichś ideologicznych inwestorów, mniej więcej w ten sposób się wypowiadał. Albo jeszcze jeden cytat, wtedy kiedy mówił, że my mamy tutaj gaz z gazociągu jamalskiego i niepotrzebny jest nam ten gaz norweski. Gdzie byśmy byli dzisiaj, szanowni państwo? Czy można zaufać takim partiom? Można im miłosiernie wybaczyć, ale nie zaufać, drodzy rodacy. A więc kto miał rację, szanowni państwo? Czy rację mieliśmy my, budując tą zaporę z Białorusią, czy wy, którzy chcieliście wpuszczać? Czy rację miał prezes Jarosław Kaczyński, który mówił o tym, że Rosji nie można zaufać za żadne skarby? Czy wy, którzy próbowaliście robić politykę razem z Rosją, a Niemców i niemiecką politykę nazywaliście, i to jeszcze niedawno temu, błogosławieństwem dla Europy? Szanowni państwo, ręce opadają. Wstyd. Ale nic dziwnego, bo chcę o jeszcze jednej rzeczy przypomnieć. Tak przypomniała mi się, jak teraz powiedziałem o tym, że wasz lider Tusk powiedział o tym, że niemiecka polityka, polityka CDU, niemieckiego rządu, to błogosławieństwo dla Europy. Otóż on przyjmował bardzo wiele nagród, niemieckich nagród, z rąk Niemców. Ale przyjął jedną szczególną, którą łatwo będzie zapamiętać wszystkim Polakom. Otóż przyjął nagrodę imienia Waltera Rathenaua. To jest minister spraw zagranicznych Niemiec. Ten, który negocjował Rapallo. Rapallo, czyli uwertura do paktu Ribbentrop-Mołotow. On przyjął nagrodę jego imienia. Właśnie Waltera Rathenaua. I łatwo zapamiętać, ponieważ to równo 100 lat temu, chyba w kwietniu, ale 22 rok. A więc zapamiętajmy wszyscy. Szanowni państwo, dzisiaj na koniec chcę powiedzieć, że potrzebujemy współpracy, potrzebujemy walki wspólnej razem, aby zdusić inflację, aby walczyć o lepszy los Polaków. Dzisiaj nie potrzebujemy wroga wewnętrznego. Nie szukajcie wroga wewnętrznego. Poproście wasze media, żeby nie szukały wroga wewnętrznego. Dzisiaj nie pielgrzymujcie tam gdzieś do tej Brukseli, do Berlina, skarżyć się, donosić, gdzieś tam te jakieś mównice europejskie okupować. Dla nas najważniejsze to, co się tutaj dzieje. Tu w Polsce, w Augustowie, w Krośnie, w Rzeszowie, w Gorzowie. Wszędzie, tutaj właśnie w Polsce, w Gorlicach. Nie mylić z Görlitz. I dlatego, szanowni państwo, nie idźcie tą drogą. Nie donoście na Polskę. To jest naprawdę haniebne. Wszyscy razem powinniśmy pracować na rzecz Rzeczypospolitej, na rzecz wyjścia z tego ogromnego kryzysu. Nie proponujcie swoich rozwiązań inflacyjnych, bo one prowadzą nas prostą drogą do inflacji, jak w Turcji. 73,5% dzisiaj. To jest ich recepta. Dzisiaj mamy jednego przeciwnika, jednego wroga. Jest nim Kreml, jest nim straszna, straszliwa wojna na Ukrainie, którą Ruscy zaczęli. Jest wojna z rosyjskim reżimem. Wojna o to, żeby pokojowo zakończyć te straszne zmagania, ale utrzymać suwerenność Ukrainy. I z tych zmagań wyjdziemy zwycięsko. Pomagajcie Polsce i pomagajcie nam pomagać Ukrainie i będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, panowie, proszę Państwa, chwilę.
Proszę Państwa, jesteśmy w miejscu, gdzie polityka funkcjonuje na najwyższym poziomie, to prawda. Różnimy się między sobą. Panie przewodniczący, pozwoli pan, że jako marszałek prowadzący obrady będę mogła... Nie, pan nie pozwala, no oczywiście. Proszę Państwa, czuję się zażenowana. Zażenowana wobec tej młodzieży, która siedzi na galerii.